dzisiaj wtorek 25 lipca. Serdecznie witamy w serwisie informacyjnym Safira FM. Oto wiadomości z kraju i ze świata. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, w wywiadzie dla Stacji 7 omówił problem obojętności młodych wobec Kościoła i potrzebę pomocy ofiarom pedofilii. Powiedział też, że duchowni nie powinni angażować się w politykę z ambony. Podkreślił przy tym wagę przykazań Bożych przy podejmowaniu decyzji politycznych katolików. Odrzucił też tezę o rychłym końcu cywilizacji chrześcijańskiej. Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej wyraził współczucie mieszkańcom Rodos w związku z trwającymi na wyspie niszczycielskimi pożarami lasów. W liście do prawosławnej metropolii Rodos zapewnił o modlitwie za wszystkie ofiary oraz o szybkie opanowanie pożarów. Moje modlitwy i myśli są zawsze z poszkodowanymi, powiedział patriarcha za pośrednictwem portalu Orthodox Times. Synod Kościoła Polsko-Katolickiego w Wielkiej Brytanii, do którego należy blisko 1000 wiernych, wybrał na zwierzchnika 38-letniego księdza Olivera Windsora, urodzonego w Częstochowie. Ksiądz Windsor, starokatolicki duchowny, od października 2022 roku pełni urząd biskupa. Kościół ten nie jest powiązany z Kościołem Polsko-Katolickim w Polsce. Ewangelizacyjne wydarzenie Bieszczady dla Jezusa 2023 zakończyło się piknikiem pod nazwą Niebiańska plaża nad Jeziorem Solińskim. Wydarzenie rozpoczęło się 17 lipca z mszą świętą celebrowaną przez arcybiskupa Adama Szala. Organizatorami były Szkoła Nowej Ewangelizacji Świętego Jakuba Apostoła i Katolickie Stowarzyszenie Unum. Arcybiskup Nowej Justyniany, Jerzy III, pochwalił jakość relacji między Kościołem Cypru a Watykanem. Podkreślił wielowiekową tradycję związku aż od czasów starożytnego Rzymu. Do dzisiaj wspomina wyrazy solidarności i pomoc po inwazji tureckiej w 1974 roku. W rozmowie z Acei Stampa arcybiskup omówił kontakty prawosławno-katolickie, sytuację Cypru, świata prawosławnego oraz skutki wojny na Ukrainie. Stefan Frère, mer Bonne-Esvalin we Francji, przejechał na rowerze 750 km z Nicei do Rzymu. W ten sposób chciał zgromadzić fundusze na renowację lokalnego kościoła. Choć zebrał tylko 2,5 tysiąca euro z wymaganych 70 tysięcy, akcję uważa za udaną. Przypomniał, że kościoły wybudowane przed 1905 rokiem są we Francji własnością państwa, które ma obowiązek ich utrzymania. Papież Franciszek podczas spotkania z uchodźcą z Kamerunu nagrał za pomocą telefonu rozmówcy przesłanie dla młodych Włochów, jadących na Światowe Dni Młodzieży. W swoim orędziu zachęcał do odwagi, podróży, budowania bliskich relacji i wyraził szacunek za ich wysiłek i pracę. Kameruńczyk doświadczył tortur w Libii. Spotkanie z uchodźcą zorganizowano po tym, jak papież dowiedział się o traumatycznych doświadczeniach młodego mężczyzny. W Trypolisie bezdomny pies odkrył porzucone na śmietniku niemowlę. Zwierzak zwrócił uwagę przechodnia. Niemowlę, którego stan oceniono jako poważny, lecz stabilny, zostało przewiezione do szpitala. W sieci rozprzestrzeniła się historia ocalenia dziewczynki, wywołując falę empatii. Pies został nagrodzony za swoje humanitarne zachowanie i teraz ma większą szansę na znalezienie domu. Piłkarski klub Warta Poznań wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych prowadzi ekologiczną inicjatywę o nazwie Ale Zasadzie. Za każdą zdobytą przez drużynę bramkę zostanie posadzone 111 drzew różnych gatunków. Po trzech sezonach projekt przyczynił się do posadzenia już ponad 8 tysięcy drzew. To już wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Katolicy, protestanci i prawosławni razem. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.